W mojej ocenie jedną z najważniejszych kwestii w kontekście dbania o stawy jest osiągnięcie prawidłowej masy ciała. Dla przykładu dane z 2016 roku pokazują, że osoby z nadwagą mają dwukrotnie wyższe ryzyko pojawienia się choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, zaś u osób z otyłością drugiego stopnia ryzyko to jest niemal aż pięciokrotnie wyższe. Wynika to z tego, że zbyt wysoka masa ciała znacząco obciąża stawy. Co więcej, rozbudowana tkanka tłuszczowa produkuje duże ilości związków prozapalnych, a jak wiadomo, stan zapalny zwiększa ryzyko pojawienia się chorób stawów i nasila ich przebieg. Do tego u osób z nadmierną masą ciała bardzo często dochodzi do wzrostu stężenia kwasu moczowego we krwi, z kolei wysoki poziom kwasu moczowego to prosta droga, aby nabawić się dny moczanowej lub doprowadzić do jej nawrotu. Czyli choroby, w przebiegu której dochodzi do odkładania się złogów kwasu moczowego w stawach i dalej do zniszczenia struktur stawowych. Jeśli zmagają się Państwo z podwyższoną masą ciała, to warto podjąć kroki, aby zrzucić choć trochę kilogramów, co pomoże zminimalizować ryzyko chorób stawów w przeszłości, jak również pozwoli złagodzić ich przebieg. Czyli mowa tu o zastosowaniu diety redukcyjnej. Drugą ważną kwestią jest to, aby ograniczyć spożycie cukru. Należy bowiem wiedzieć, że dużej ilości cukru prowadzą do ogólnoustrojowego stanu zapalnego, który niszczy nasze stawy. W jednym z badań autorzy zauważyli, że kobiety, które spożywały przynajmniej jedną porcję słodzonych napojów dziennie, miały wyższe ryzyko rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów aż o 63%. Do tego również i cukier podnosi poziom kwasu moczowego, zaś fruktoza, z której częściowo zbudowany jest zwykły cukier stołowy, ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko dny moczanowej. Nawet jeśli nie wykorzystują Państwo dużych ilości cukrów w swojej kuchni i np. nie dosładzają herbaty, to nie oznacza to, że dieta jest pozbawiona tego składnika. Jak udowodniłem w kilku ostatnich filmach, w tym np. w programie o produktach mlecznych, producenci żywności niestety dodają cukier niemal wszędzie, gdzie tylko się da. Z tego też względu zachęcam do uważnego czytania etykiet produktów, po które Państwo sięgają. Wiele z tych produktów to ukryte źródło właśnie cukru. Teraz pokrótce omówię, po które produkty spożywcze szczególnie warto sięgać, aby wzmocnić swoje stawy i uchronić je przed uszkodzeniami. W tym zakresie wyjątkowo cenne będą tłuste ryby typu śledź atlantycki, makrela atlantycka, dziki łosoś, pstrąg tęczowy i sardynki. A to dlatego, że obfitują one w prozdrowotne kwasy tłuszczowe omega-3, którym przypisujemy silne właściwości przeciwzapalne. Badacze wykazali, że dostarczanie wysokich ilości omega-3 pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe zarówno u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, jak również u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. Co ciekawe, efekt ten może być na tyle zadowalający, że dzięki niemu niektóre osoby mogą zmniejszyć dawkę stosowanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jeśli zaś ktoś z Państwa nie spożywa jednak ryb, to alternatywą może być sięgnięcie po preparaty z omega-3 na przykład w postaci oleju z wątroby dorsza. W takiej sytuacji warto przyjmować około 2500 mg omega-3 dziennie. Korzystny wpływ na stawy wykazują też niektóre napoje. Dobrym przykładem jest tu stuprocentowy cierpki sok z żurawiny. Naukowcy zauważyli, że jego regularne spożywanie spowodowało złagodzenie dolegliwości towarzyszących reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Co więcej, szczególnie korzystny efekt zdrowotny u osób z RZS odnotowano, gdy jednocześnie stosowano 3 g omega-3 w postaci wspomnianego przed chwilą oleju z wątroby dorsza i 500 ml soku żurawinowego dziennie. Gdy mowa o napojach, to wspomnę też o soku z cierpkiej wiśni. On z kolei, jak podają eksperci, pomaga złagodzić nasilenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Ponadto w literaturze naukowej znajdziemy prace, które pokazują, że sok z cierpkiej wiśni pomaga obniżyć stężenie kwasu moczowego we krwi, a w związku z tym znajduje on pewne zastosowanie również u pacjentów zmagających się z dną moczanową. W kontekście osób z dną moczanową pomocna jest również lemoniada bez dodatku cukru. Badacze zauważyli, że sok wyciśnięty z dwóch cytryn, który połączono z dwoma litrami wody, spowodował redukcję poziomu kwasu moczowego we krwi aż o 1,3 mg na decylitr, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Autorzy pracy, na którą się powołuje, uznali, że lemoniada może być pomocnym środkiem wspomagającym leczenie pacjentów z dyną moczanową. Tu wtrącę, że jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty na kilka minut czytania. Aby się na niego zapisać zapraszam na www.drbartek.pl dziennik. W kontekście składników pomocnych w walce z chorobami stawów nie można przejść obojętnie obok ziół zwłaszcza tych, które działają przeciwzapalnie, przeciwreumatycznie, przeciwbólowo i które to wspomagają usuwanie kwasu moczowego i szkodliwych produktów przemiany materii z naszego organizmu. Bez zagłębiania się w szczegóły podam państwu nazwy ziół, które warto wypróbować w przypadku problemów ze stawami. Są to przede wszystkim ziele podagrycznika, korzeń czarciego pazura, kwiaty wiązówki błotnej, korzeń wierzby purpurowej, liście czarnej porzeczki i brzozy brodawkowatej, a także zielena włoci pospolitej. Skoro mowa o ziołach, to teraz kilka słów o przyprawach. Wśród nich szczególnie cenny jest czosnek. Naukowcy zauważyli, że spożywanie zaledwie jednego grama sproszkowanego czosnku dziennie spowodowało zmniejszenie bólu stawów, a także obniżenie wskaźnika aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów z RZS. Przy czym, jak podaje literatura fachowa, czosnek pomaga złagodzić ból stawów również u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Od razu też dodam, że alternatywą dla wspomnianego czosnku w proszku jest pół ząbka czosnku świeżego. Jak się okazuje, skuteczność działania w przypadku wspomnianych chorób wykazuje również imbir w ilości około 1,5 g dziennie. W przypadku zaś reumatoidalnego zapalenia stawów dobrym rozwiązaniem jest też cynamon stosowany w ilości 2 gramów dziennie, czyli około pół łyżeczki. Aby wspomóc zdrowie stawów, warto zadbać też o produkcję kolagenu w organizmie. A można to zrobić poprzez jednoczesne dostarczanie żelatyny wraz z witaminą C. Naukowcy zauważyli, że połączenie 15 gramów żelatyny z witaminą C nasila powstawanie kolagenu w ciele. Przy czym te dwa składniki najlepiej stosować na godzinę przed wysiłkiem fizycznym, ponieważ ruch usprawnia przepływ krwi przez tkanki, wynikiem czego jest lepszy transport tych składników do miejsca docelowego i tym samym efektowniejsza produkcja kolagenu. Gdy mowa o witaminie C, to od razu też wspomnę, że stosowanie jej w wysokich ilościach zmniejsza ryzyko moczanowej o 12%. Mało tego, witamina C w ilości 500 mg dziennie stosowana przez dwa miesiące przyczynia się do redukcji stężenia kwasu moczowego średnio o 1 mg na decylitr, co jest dobrą informacją dla osób zmagających się ze wspomnianą chorobą. I jak chodzi zaś o preparaty z czystym kolagenem, to naukowcy wykazali, że do ust nieprzyjmowany kolagen zmniejsza sztywność stawów, ale nie ma istotnego wpływu na odczuwanie bólu i inne dolegliwości towarzyszące osobom z chorymi stawami. Dlatego każdemu z państwa z osobna pozostawiam do decyzji, czy warto w tym przypadku sięgnąć po produkty z kolagenem. W przypadku osób doświadczających dolegliwości ze strony stawów, warto też zadbać o suplementację witaminą D. Badacze zauważyli, że im niższe stężenie witaminy D we krwi, tym gorszy przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów i wyższe stężenie kwasu moczowego we krwi. Z kolei suplementacja witaminą D pozwala złagodzić ból stawów i poprawić ich ruchomość u osób z RZS i chorobą zwyrodnieniową stawów, a także obniżyć poziom kwasu moczowego, co jest szczególnie ważną informacją dla osób z dną moczanową. Tak jak wspominałem, jedną z ważnych zasad jest redukcja masy ciała w przypadku osób z nadwagą i otyłością. Jeśli zaś chcą Państwo posłuchać, jak skutecznie schudnąć, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.